bardzo ważne, bo potem się rozpoznajemy. Jak Państwo zauważyli, ja już przeszedłem ten etap z mówienia oficjalnego do bardziej osobistego. Kawalerowie Orderu Śmiechu, wszyscy na świecie mówią sobie po imieniu, wspierają się, gdzie tylko są, w sprawach dziecięcych, pomagają sobie jak tylko mogą, żeby więcej dzieci mogło się uśmiechać, żeby większej ilości dzieci żyło się lepiej na świecie. A teraz ten moment bardzo ważny i oczekiwany. Oddaję głos kawalerom Orderu Śmiechu. Kochane moje wszystkie dzieci, te moje transpozycyjki, hipoplazyjki, gdy się wybierają o to, jak je nazywam, i ich rodzice. Proszę Państwa, naprawdę jestem bardzo wzruszona. I chcę tylko powiedzieć, że to, że ja tu stoję z Jackiem, to jesteśmy my, ale za nami, albo obok nas, jest cała rzesza naszych wspaniałych kolegów. I to, że akurat nam się dostało, już dlatego, że tak dwójkę działamy, parytet działa, tutaj prawda, ale już bardzo, to bo po prostu chyba wszyscy by dostać nie mogli. Ale chcę tu szczególnie, a o czym wiedzą nasi rodzice, i nasze dzieci oczywiście, powiedzieć, że to, że myśmy do dzisiaj dostali, to jest to zasługa naszych kolegów lekarzy, ja mówię o kardiologach, zaraz powie o swojej dziedzinie, naszych pielęgniarek kochanych i dzięki temu naprawdę zadziałaliśmy. A druga rzecz, proszę Państwa, gdyby każdy w pojedynkę działał z tych dzieci, też by nic nie zdziałał. To, że Państwo, którzy macie dziecko, które było operowane z wadą serca, jeszcze potrafiliście zaprzągnąć do pracy, rozmiłować się w tej pracy społecznej innych rodziców, stworzyć fundację Serce Dziecka, to jest wspaniała rzecz. Bo każdy powiedział, moje dziecko mnie obchodzi, dobrze mi poszło. A to nie jest sztuka, prawda? Dobrze i pójść sobie do domu. Ci dzięki tym rodzicom naprawdę powstaje ogromna praca, ogromny tutaj sukces innych. To my jesteśmy rodziną, naprawdę jesteśmy rodziną z tymi naszymi Zosiankami, Stasiami, Jasiami. Proszę, nasza wspaniała tutaj, ona się wzruszyła, ja też nie, bo Marta jest jedna z pierwszych naszych transpozycyjek. Te dzieci by jeszcze, gdyby, bo taka jest prawda, że jest wspaniałą dziewczyną, zdrową, jak widać śliczną, nie miałaby szansy na życie, gdyby urodziła się 10 lat wcześniej, albo nie. Martunka, całuję cię serdecznie. Ogromną właśnie przyjemność, że dane mi jest pamiętanie tych naszych pacjentów, jak nie z imienia, to z rozpoznania, a czasem jak nie pamiętam, to rodziców. I Państwu serdecznie, serdecznie dziękuję za wszystkie oznaki sympatii dla nas, przywiązania i tego, że możemy na siebie liczyć wzajemnie. Naprawdę jestem bardzo wzruszona i dziękuję bardzo. To, że robimy coś, co jest potrzebne, to my wiemy. Natomiast to dzisiejsze wyróżnienie jest ogromnie ważne dla mnie i myślę, że dla wszystkich, którzy otrzymują ten wyróżnienie. Dlatego, że my potrzebujemy od czasu do czasu takiej dodatkowej satysfakcji z naszej wykonywanej pracy. I to, że dzieci, rodzice doceniają to, co my robimy, o czym świadczy otrzymanie Orderu Śmiechu, jest ogromnie ważny. Jest to chyba największe wyróżnienie, jakie człowiek może otrzymać. Także serdecznie dziękuję. Nie muszę mówić, że będziemy dalej działać w naszej dziedzinie, dopóki będziemy mogli. Natomiast te kontakty z rodzicami są ogromnie ważne, jak rodzice sami wiedzą. Nie zawsze wszystko toczy się tak, jak byśmy chcieli. I na szczęście postęp medycyny jest ogromny i dzięki temu coraz więcej dzieci może być wyleczonych. Staramy się, żeby operować, leczyć więcej dzieci. Jest szansa na to, że nasz oddział kardiochirurgii będzie rozbudowany. To stwarza nadzieję, że jeszcze więcej dzieci będziemy mogli operować, jeszcze więcej serc będzie zdrowych, będą biły i będą myślały również o nas. To,
że otrzymujemy to, to świadczy o tym, że dzieci i ich rodzice myślą o nas. Serdecznie dziękuję. Ceremonią dekoracji uważam za zamknięty, głos oddaję organizatora. Dziękujemy serdecznie kapitule, dziękujemy wszystkim dzieciom za dzielne wyciskanie cytryny. Jeszcze dzieci będą na scenie, naprawdę będą.